wszystkim. Kochani, dzisiaj jest piątek, piąteczek. Piękna pogoda. Naprawdę, bardzo ładnie, słonecznie dzisiaj było. Kochani, dla Was już jest weekend. Dla mnie jeszcze nie, bo mam ostatnią nocną zmianę. Ale jadę już po Kubę, zabieram go do siebie na weekend. Bo normalnie on jest zawsze ze mną jeszcze w czwartki i w piątki wieczorem go zabieram, ale jego mama zadzwoniła do mnie w czwartek i powiedziała, że go odbiera ze szkoły. Więc ja nie protestowałem, po prostu sobie odpocząłem cały dzień. Relaks, kochani. No ale to było. A co teraz, kochani? Pierwszy raz na tym kanale będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście. Nie było ich dużo, no ale coś tam było. Więc jak na pierwsze Q&A, to nie jest źle. I druga sprawa, opowiem Wam o Netflixie. Ja oglądałem Netflix zawsze, od kiedy pamiętam, ale później wprowadzili Disney Plus i Apple TV, więc sobie odpuściłem ten Netflix, bo szczerze mówiąc, to na tym Netflixie to tak, pojawi się jakiś fajny hicior, a później nic nie ma przez parę miesięcy, więc mówię, po co mam płacić, skoro na Disney jest wszystko, kochani, jest dokładnie wszystko, co chcecie oglądać. No ale słuchajcie, zadzwonił do mnie kumpel wczoraj i mówi, słuchaj, pojawił się finalny, nie odcinek, tylko ostatni jakby film, zakończenie serii odcinków serialu pod tytułem Upadek Królestwa. Bardzo świetny serial, kochani, jeżeli lubicie takie klimaty jak widzicie na przebitce teraz. To zapraszam, obejrzyjcie. No ale dobra, czemu ja wspominam ten Netflix? No i słuchajcie, pojawiła się opcja, nie wiem czy wszędzie, no wiem, że w Anglii, że są różne pakiety tych Netflixów, nie? No i ja zawsze miałem ten pakiet tam 9,99 chyba kosztował, coś takiego. No ale mówię, nie będę kupował dużego pakietu, żeby obejrzeć jeden film, nie? Więc wszedłem na te pakiety i patrzę, jest pakiet za 4,99 i jest napisane z reklamami. I ja mówię, no dobra, nie? Tam puszczą jedną reklamę albo dwie, to się nic nie stanie. No i słuchajcie, włączyłem ten film, widzicie teraz okładkę tego filmu na przebitce, no i bum, reklama, nie? Jedna reklama 30 sekund, druga reklama 30 sekund, no i się zaczął film. No i Wam powiem, obejrzałem cały ten film chyba tam ponad 2 godziny trwał i w ogóle nie było reklam, nie? Czyli puścili tylko reklamę na początku filmu, więc mówię, nie jest źle, nie? Na pewno lepiej niż, nie wiem, w publicznej telewizji, że obejrzycie 15 minut, pół godziny reklamy i znowu 15 minut i znowu pół godziny reklamy. Więc powiem Wam, że byłem pod wrażeniem, że mówię, no to w sumie tam jedną reklamę można obejrzeć, niż się stanie, nie? No i dzisiaj kumpel mówi, słuchaj, jest super serial. Nie pamiętam teraz nazwy, macie bum na przebitce. No i słuchajcie, włączyłem ten serial, bum, reklama, nie? Dwie reklamy po 30 sekund. No i leci serial. 10 minut minęło, bum. Dwie reklamy po 15 sekund. Kolejne 20 minut serialu, bum. Dwie reklamy. Więc mówię, dobra, to już trochę tak Lipton, nie? Bo tu się jakaś akcja zaczyna, mi tu bum. Reklama jakichś tam, nie wiem, dezodorantów albo mydełek Dove. Szczególnie tych różowych takich, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że te reklamy zależą od tego, jak popularny jest dany film. A ten serial był na numer 1 polecany przez Netflix, a ten film był gdzieś tam na 10 miejscu. Więc jeżeli myślicie, żeby kupić sobie tańszy ten pakiet, a różnica jest tam na funty, tam chyba 2 czy 3 funty, to się nie opłaci, bo jak mają mi film, bo oni wiedzą, kiedy przerywać film, nie? Jak jest super akcja, to oni bum, przerywają mi reklama, żeby zmusić nas do zmiany pakietu. Więc mówię, mnie z Netflixem nic nie trzyma, tylko chciałem Wam powiedzieć, że jak zastanawiacie się, czy kupić pakiet z reklamami, czy tam 2 funty droższy pakiet bez reklam, to bierzcie bez reklam, bo to jednak jest upierdliwe. Chyba że będziecie oglądali jakieś stare filmy, to podejrzewam, że tam puszczą jedną reklamę na początku i to tyle. Więc kochani, ja i tak Netflixa nie będę używał, obejrzałem ten film, już mam wykupiony na miesiąc, więc pooglądam co tam jest i wracam do mojego Disneya albo tego Apple TV, bo tam są fajne seriale, no i są wszystkie filmy marvelowskie, ups, chyba mi się odsuwa, marvelowskie, no i hiciory te kinowe, to tam po miesiącu, po dwóch się pojawiają już normalnie w Disneyu, więc jak nie byliście w kinie, to możecie sobie obejrzeć.
Czyli kochani, pierdu, pierdu, ja mówiłem wam, jadę po Kubę, zabieram go do siebie, idę na nocną zmianę. Dzisiaj wam pokażę z nocnej zmiany, poznacie Steve'a i wam opowiem historię. A później co? A później weekend, nie? No i na weekendzie na pewno się coś będzie działo. Więc kochani, dzisiaj z samochodu... Aha! Jeszcze raz chciałem podziękować za te komentarze na Q&A. Za te pytania, co zadaliście. Fajnie? Fajnie, miło? No i dzisiaj z samochodu, kochani, zapraszam was jak zawsze na vlog. Cześć wszystkim, kolejna nocna zmiana, już ostatnia z piątku na sobotę, więc ostatnia nocka i weekend. Weekend krótki, bo jak wiecie, pracujemy 6 nocek, czyli już w niedzielę na nockę, czyli jeden dzień odpoczynku. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem o Stevenie. Steven ma trasę chyba najgorszą, jakie mogą być, naprawdę. Jest masakrycznie duża i masakrycznie dużo ilość ma mleka. Wczoraj mnie przydzielili do niego, żeby mu pomóc, nie? Chodzę na halę, patrzę na mleko, a tam 8... 4 staki, czyli w sumie 28 skrzynek mleka. Czyli jakieś, nie wiem, 500 coś butelek? Tylko takich butelek, nie? Do tego plastiki. Jedzenia, oh my god, no mnóstwo, nie? Jajek, bekonów. Masakra. Chlebów, bułek, krosantów. Kochani, i do tego... kompost. Widzicie na przybicy, jak van wyglądał. 6 worków kompostu po 40 kg i 2 worki jakiejś soli tam po 20 kg, kochani, i to wszystko na jedną noc. I teraz wam powiem, że ja podziwiam tego gościa naprawdę, bo on to robi sam, nie? On wyjeżdża stąd w pół do 12, no i kończy gdzieś 9-10, nie? Czyli codziennie robi overtime, za który mu nie płacą. Więc wczoraj z nim jeździłem i ja wam powiem, ja mogę wytrzymać dużo, naprawdę. Ale tak 4-5, to już normalnie nie czułem nóg. Normalnie nie czułem nóg od tego chodzenia. Wyobraźcie sobie nawet te 250 domów, nie? Czyli musicie wsiąść i wysiąść 250 razy z samochodu. Dojść do domu i z domu 250 razy. To jest normalnie masakra. No ale dobra, zrobiliśmy to wszystko. Rozwieźliśmy. Kochani, 4 godzina, mleka zostało mniej więcej tyle. Czyli niedużo, już końcóweczka. Końcóweczka już przed nami. Chłodno, 2 stopnie. Zimno. Słuchajcie, czasami są takie sytuacje, że wchodzi się na posesję, tak jak widzieliście, otwiera się brama, idziecie z mlekiem, brama się zamyka, jak wychodzicie, jest sensor tylko na samochód, czyli jak wy dochodzicie do bramy, to się nie otworzy, nie? Więc miałem kiedyś taką sytuację, że wlazłem, brama mi się zamknęła, no i co, no przecież nie będę do ludzi dzwonił w nocy, więc co, skakałem przez płot, nie? No, to trzeba naprawdę uważać. I ok? Bo można się normalnie, wiecie, no wejdziecie i nie wyjdziecie. Wiecie. No nic, jedziemy dalej.
to był, kochani, ostatni call. Jest godzina 6:15. Skończyliśmy i wracamy na bazę. Steven? Yes. Thank you. Thank you for very nice much. Night. Yeah, good night. Thanks very much. Thank you. Thank you. Czyli, kochani, zapraszam teraz na Q&A, gdzie będziemy odpowiadać na parę pytań, co nam zadaliście. A ja będę enjoy witaminki z rana. Do zobaczenia. Cześć, kochani, zapraszam was na Q&A. Jesteś ze mną, Kubuś, cześć. Elio. Dostaliśmy od was kilka pytań, kochani, i już mamy tutaj w telefonie, więc zaczynamy od pytania. Nie będę mówił od kogo, bo może nie wszyscy sobie życzą. Więc pytanie numer jeden. Jakie miejsce w Wielkiej Brytanii, w którym byliście, zrobiło na was największe wrażenie? Słuchaj, co ci się podobało, Kubuś? W jakim miejscu ci się podobało najbardziej? To jest akurat trudne pytanie. Musisz głośno mówić. No będzie to też trudne pytanie. Mi się podobały klify, jak byliśmy. Seven Sisters. Tam? No. Nie, no mi też. Pogoda była średnia, ale było fajnie, nie? Czyli to ci się podobało też? Tak. Dobra. Następne pytanie to już jest do mnie. Jak wygląda sytuacja Kuby? Czy mieszka z tobą na stałe? Kochani, Kuba ze mną nie mieszka na stałe. Kuba mieszka u swojej mamy, nie? Mhm. A u mnie jest we wtorki, środy, czwartki, sobotę i co drugą niedzielę. W ten sposób. Czyli jest u mnie i u mamy. Czy Kuba ma dobry kontakt z mamą? Tak. Dobry masz kontakt z mamą? Tak, może do mnie po prostu zadzwonić i no. Gada ci na FaceTime, nie? Tak. Czyli nie masz problemu z kontaktem z mamą? Tak, nie mam. Nie ma. Następne pytanie, kochany. Ulubione danie taty i Kuby. Moje ulubione danie... Na pewno curry. Lubię robić curry. Lubię ogólnie kurczaki. No i czasami kebaba zjem. A ty? Co lubisz jeść? Czy ja lubię jeść? Możesz powiedzieć fast foody. Nie, no wiem. Na pewno kebab, jak ty powiedziałeś. Aha. Mamy stek, robi przepyszny. Mamy stek, no. No i tak, fast foody. Fast foody. Subway. Subway, KFC. Donald. No. Dobra. No i potem jak twoje, ten twój ogon. Ej, on mówi o tym ogonie, o tym mięsie, co kiedyś widzieliście we vlogu. Jest bardzo dobre. Następne pytanie do ciebie. No. Czy Kuba cieszy się, że będzie miał siostrę? Tak. Cieszysz się? Tak, będę się cieszył. A możesz coś wyjawić, jak będzie miała na imię? No dobra, ma na imię... Tylko głośno mu. Będzie miała Olivia. Olivia, czyli będzie Oliwka, kochani. Tylko mówię nie ze mną, tylko z nowym partnerem jego mamy. Pytanie do mnie. Dlaczego hejtujesz Tomka z kanału Tomi76? Kochani, ja nikogo nie hejtuję. Ja oglądałem jego filmy. Zawsze, od początku. Ja mu dawałem zawsze komentarze. Ale nie spodobało mi się to, co po prostu powiedział, wiecie komu, jak się zachował. Ogólnie każdy ma prawo w życiu robić co chce, ja w to nie wnikam, czy jest z tą kobietą, czy z następną, ale sposób, jak to załatwił. I nawet ja mówiłem, ja bym nic, żadnego hejtu nie zrobił, żadnego filmu o tym, ale to jak on napisał właśnie do adrenaliny, to mnie trochę denerwowało, więc wyszło jak wyszło, kochani. Ale ja go nie hejtuję. A hejtują mnie teraz jego
oglądający, którzy są u mnie na kanale. Czy lubisz mleko? To nie wiem, czy do mnie, czy do ciebie. No to do ciebie. Lubisz mleko? No, nie ma problem z mleka. Normalnie jem z słupkami na śniadanie. Ja, kochanie, wypijam litr mleka dziennie. I do tego super tłustego takiego. Następne. Dlaczego taki miły mężczyzna jest sam? Bo chyba do mnie. Chyba. Kochanie, jestem sam, bo tak wybrałem. Jak się Kuba urodził, powiedziałem, że daję sobie parę lat, żeby być blisko niego i żeby poświęcić mu cały swój czas. Ale powoli się to zmienia, bo już nawet sam Kuba przyznał, że czas, żebym sobie kogoś znalazł, tak? No tak mówiłeś kiedyś, żebym sobie dziewczynę znalazł. Excuse me, when the heck did I say that? Mówiłeś tak? No to może mi się wydawało. No ale nie chciałbyś, żeby tata miała nową dziewczynę? Nie, ja bym nie ma problemu. No, to mi chodzi. Czy masz innych członków rodziny poza Kubusiem w Wielkiej Brytanii? Kochani, mam kuzyna tutaj, ale mam z nim kontakt taki bardzo słaby. On zresztą... on mieszka niedaleko mnie. On jest master chef gotowania w Hare Krishna. Kiedyś może zrobię odcinek o tym. Coś tak tu pikało, nie wiedziałem co. A to się kamera włączyła. Czy Kubuś ma ojczyma? Masz ojczyma? Nie mam, mam tylko tego tatę. Tylko mam mnie. Jak wyobrażasz sobie kobietę, która zaakceptuje Kubę? Czyli tutaj jest mowa, jakbym jakąś dziewczynę znalazł, jaką szukam. Kochani, jak się jest młodym, to sobie można wybierać i przybierać, jak się jest w moim wieku. To człowiek troszeczkę zmienia swoje patrzenie i myślenie, więc jaka kobieta? No, dbająca o dom, dbająca o rodzinę, miła. Takie mam kryteria, żadnych ekstra wymogów, bo to ja nie mam 18 lat. Kochani, następne. Kuba, do ciebie. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? Tak, co ja najbardziej lubię robić w szkole? Przedmiot, czyli jaka rzecz jest, jaką najbardziej lubisz rzecz w szkole? Zabawić z kolegami. To nie jest rzecz to na przykład linijka, nie wiem. A. Przedmiot jakiś, masz jakiś ulubiony w szkole przedmiot? Nie tak. A nie, czekaj, to nie o to chodzi. Przedmiot szkolny, czyli na przykład matematyka, polska, no sorry. Raczej matematyka. Matematyka? Tak. Okej. Okay. Ulubione miejsce Kuby. Czyli gdzie lubisz spędzać czas najbardziej? No nie wiem, w parku lubię, jak rzucamy pszczółką. Czyli w parku? No. Jak gdzieś tak jedziemy, idziemy już fajnie, jak to wali, albo tak na plaży. Dobra. No. Czekajcie, bo mi zniknęło. Ulubione zajęcie taty. Kochani, moje ulubione zajęcie, ja lubię się bawić grafiką, montażem, multimediami. Całe życie to robiłem w Polsce. Bo jak wiecie, ja najpierw miałem swoją taką małą firmę reklamową, później pracowałem w gazecie w Polsce jako grafik, a później przyjechałem tutaj. I też wiecie czemu, nie? Jak długo mieszkacie w UK? Ja mieszkam 20 lat. Ja 10. Chyba 10, bo się urodził tutaj, to 10 lat. Czy zamierzacie kiedyś wrócić do Polski? Ja nie. Ty? Mnie się pyta. No ty raczej nie wrócisz, nie? No bo ja z mamą sobie leczę, żeby tak odwiedzić babcię albo coś. Tu mam kolejne podobne pytanie. Czy jakbym wrócił do Polski, czy chciałbym znaleźć pracę w Polsce? Kochani, ja do Polski nie wrócę, bo nie mam po co. Więc nie, raczej nie. Czy Kuba na stałe zamieszka ze swoją mamą w UK? Kochani, Kuba się urodził tutaj, więc on traktuje ten kraj jako swój, nie? A do Polski jak leci czasami, to tak bardziej jako, nie wiem, na wczasy albo do babci. Czyli podejrzewam, że no on tutaj będzie na pewno, a co się z jego mamą stanie, to ja nie wiem. Czy lubisz swoją pracę? Kochani, praca jest ciężka, widzieliście przed chwilą nawet. Jest ciężka, ale ja wiem, lubię, bo praca na świeżym powietrzu, w ciągłym ruchu, na pewno jest lepsza niż siedzenie przed komputerem i nie wiem, i tycie, albo nie wiem. No wolę pracę na dworzu. Czym nagrywasz i w jakim programie montujesz filmiki? Kochani, ja nagrywam dwoma kamerami, jedną tą, co teraz się nagrywa, to jest Sony ZV-1, a druga to jest to. To jest DJ Pocket i teraz z tej głównej, z tej, co tu
nagrywa ten obraz, co właśnie używam na takie ujęcia z ręki albo ze statywu, ale bez ruchu, a ta DJ-a to jest taka w ruchu, jak gdzieś przemieszczamy się, albo jak samochodem jadę, albo jak biegamy, bo ona ma wbudowany gimbal, więc ten obraz jest zawsze żyletka. No i to w sumie wszystkie pytania, jakie do nas wysłaliście. Tak. Czyli kochani, dziękuję za te pytania. Powtórzymy Q&A za 6 miesięcy. Zobaczymy, jak się kanał będzie rozwijał. Na razie jest ok. Slowly, slowly, ale idzie do przodu. Nie? No i co? Kochani, dziękuję za te komentarze. Dziękuję za oglądanie naszych filmów. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za łapki. Pozdrawiam hejterów. Pozdrawiam wszystkich oglądających ten kanał. I co, kochani, my się tu jeszcze trochę pokręcimy, ale się zrobiło chłodno, nie? My się trochę tutaj pokręcimy, bo jesteśmy pomiędzy dwoma jeziorami, ale zaraz odpalamy drona i troszeczkę nagramy. Kochani, dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, ten vlog się pojawi jutro, czyli w niedzielę, więc życzę wam udanego tygodnia. No i co? Widzimy się jak zawsze za parę dni. Trzymajcie się ciepło. No to dalej. Ćwić. Widzisz, tu się obraca w lewo, w prawo. Tutaj góra, dół, widzisz? A ty tak robisz, jak taki. Fajnie? Polataj sobie teraz. No, dobra. Staj trochę niżej. No idealnie byś wylądował. Brawo! Poskładaj go, powyłączaj. Taki, jak chcesz.